Znajdujemy się w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie z okazji premiery płyty Kontrasty i koncertu z nim połączonego. Wszystko tyczy się oczywiście Basi Janygi, a ze mną jej rodzice, pani Mariola i pan Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak państwo w ogóle tutaj interpretują to, że Basia stworzyła jako jedna z nielicznych artystek to, że jej utwory można również czuć i smakować? No jest to takie trochę inne rzeczywiście. Basia przeżywa muzykę na różnych poziomach i bardzo głęboko i myślę, że to takie charakterystyczne dla niej, bo ona jest osobą bardzo wrażliwą i tak to czuje po prostu. No, Basia jest właśnie, słynie sobie z właśnie tą wrażliwą i widzimy, że ta płyta nie jest jednostajna, ma różnego typu utwory, typu muzyki i to jest piękne, że są te kontrasty. A proszę powiedzieć, jakie mają państwo wspomnienia takie muzyczne z dzieciństwa Basie, takie anegdotki, jedną z nich opowiedziała, ale może coś jeszcze ciekawego państwo nam mogą powiedzieć? Trzeba by było bardzo dużo czasu, mamy tych wspomnień mnóstwo, do wyboru, do koloru, to tak jak ta kolorystyka repertuaru, który dzisiaj pokazała nam Basia, to tutaj podobnie z tymi wspomnieniami, one są różne, z różnych okresów życia i mamy wrażenie, obserwując, że córka rozwija się, dojrzewa w tym swoim byciu kompozytorem, aranżerem, wykonawcą, wokalistą, muzykiem, człowiekiem, który podzielić się również potrafi smakami swoich utworów. I to jest takie ciekawe. Myślę, że powinniśmy właśnie bardziej całościowo odbierać sztukę, tak? Więc nie tylko brzmienie, ale i nastrój, atmosfera, smak. Czasami zapach kawy ma istotne znaczenie. Dlaczego by państwo teraz życzyli Basi, jeżeli jest tej, która teraz wydała płytę i przed nią teraz sukcesy związane z promocją tej płyty, no i właśnie całą aktywnością muzyczną? Ja myślę, chciałabym jej życzyć spotkania dobrych ludzi. Takich ludzi, którzy by zechcieli zrozumieć, posłuchać, przeżyć z nią te utwory, które śpiewa i jakby chodzi o to, żeby miała swoją grupę odbiorców, takich swoją publiczność po prostu. Na pewno nie będą to tłumy, bo ta muzyka jest taka, powiedzmy... Dla koneserów. Tak. Nie dla wszystkich. Ale ja myślę, że jeśli ktoś kocha muzykę, to na pewno znajdzie wiele wartościowych rzeczy w tym, co się robi. A pan? No tak. Jeśli etiuda rewolucyjna Chopina porusza wszystkich, to myślę, że subtelność i wyrazistość, trafianie do uczuć, odczuć, budzenie ich często, znajdzie swoich odbiorców na pewno. No i za to trzymam kciuki i życzę, żeby tych odbiorców było jak najwięcej, czyli żebyśmy się obudzili swoją wrażliwość. To proszę w takim razie powiedzieć, Basia na pewno obejrzy te życzenia. Ja już teraz też zachęcam jeszcze widzów, basiajanyga.pl, tam znajdziecie odnośnik do sklepu, możecie tam kupić płytę, kontrastownik i wszystkie inne gadżety związane z tą promocją, z tym projektem. Natomiast takie trochę pytanie na przekór, czy właśnie przegadujecie się państwo w kwestii, po kim Basia dziedziczyła, ten talent muzyczny, te wszystkie talenty, czy macie już podział, że co po mamie, co po tacie? No, ten podział jest może nie do końca uzgodniony, ale ja myślę, że jest po prostu z sobą, tak jak każdy z nas. I istotą sprawy jest, żeby odnaleźć i uwolnić swoje wewnętrzne ja. Tak jak tu było powiedziane, nawiązać ten kontakt z wewnętrznym dzieckiem i potrafić zachować się szczerze, tak jak to robią najlepiej dzieci. Ja myślę, że talenty pozbierała z kilku osób. Jak z naszej rodziny. Była w pierwszym rzędzie. Tak? Z naszej tak rodzinie i zebrała wszystkie talenty. Tak mi się wydaje, bo do tej pory było tak, że cokolwiek by nie robiła, to robiła to naprawdę dobrze. Może dlatego, że robi wszystko, co robi, robi z sercem, z zaangażowaniem, robi na poważnie i nie ma innych celów, jak tylko wykorzystać okazję do
dania swojego przekazu, podzielenia się tym, czym ona sama jest w istocie. I jako nasza córka, jako artysta. No jest ona szczera i autentyczna. Tak, no, na pewno. Bez wątpienia. Tak. Na pewno. No to ja wcześniej pytałem, czego Państwo Wy życzycie, a czego my możemy Wam życzyć? Zdrowia. Zdrowia, żebyśmy mogli brać udział w takich przedsięwzięciach jeszcze długo, długo. Żeby to, co zabrzmiało dzisiaj dla nas wszystkich, brzmiało dla nas jak najdłużej, jak najpełniej, jak najlepiej. Tego Państwu życzę i właśnie tego dużo zdrowia, energii, uśmiechu, no i samej satysfakcji, wytrwałości. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy.